Słowo Boże na dziś, 25 września. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Podniosłem oczy i patrzyłem, i oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz? Zapytałem. A on rzekł: chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał. Spiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dookoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród ciebie. Psalm responsoryjny 31. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście je na wyspach odległych i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi i będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym stadem. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozwesele po ich troskach. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, lecz oni nie zrozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak, że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.